Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Piotr Pyrdow dostał dzisiaj szansę od pierwszej minuty i dał sygnał do odniesienia tutaj zwycięstwa w Sosnowcu. Bramka z ratunku Stadiony Świata. Tak chciałeś, czy tak wyszło? Bardzo cieszę się przede wszystkim z tego, że wygraliśmy mecz wynikiem 3-0. Zachowaliśmy czyste konto i to było dla nas priorytetem. Oczywiście do tego dodatkowa motywacja w takiej postaci, że zdobyłem bramkę. Zobaczyłem, że obrońca jest trochę źle ustawiony, więc postanowiłem oddać strzał i jak widać to się opłaciło. A co do tego, że dostałem szansę, to ja staram się przygotowywać do każdego meczu tak, jak miałbym grać w nim od początku, więc byłem na to gotowy i jestem gotowy na przyszłe wyzwania. Była szansa też na drugą bramkę, bo miałeś podobną sytuację, kiedy bodaj z Rafałem Kujawą wyszliście i gdybyś nie wycofywała, zdecydował się na uderzenie, to mógłbyś powtórzyć wyczyn z Elbląga, bo tak jak sprawdziliśmy, to prawie półtora roku minęło od czasu, kiedy ostatnio zdobywałeś bramki dla UKS-u. Dużo czasu, więc to przełamanie tym bardziej cenne. Nie spodziewałem się, że to aż tyle. Natomiast od tego czasu różnie było oczywiście z moją grą, a co do tej sytuacji, to uznałem, że lepsze będzie podanie. Tam obrońca chyba końcówką palców wybił tą piłkę, aczkolwiek jak zobaczę jeszcze raz tą sytuację, to może faktycznie powinienem decydować się na strzał. Swoim występem można powiedzieć, że teraz sprawiłeś ból głowy sztabowi szkoleniowemu, którego z młodzieżowców wystawić w najbliższym meczu, ale to o taki ból głowy, można powiedzieć, chodziło. Tak jak pan mówi, myślę, że decyzję na temat składu oczywiście zostawiam trenerowi, ja staram się swoją grą pokazywać, że zasługuję na szansę, a co do rywalizacji, to jest to czynnik, który sprawia, że stajemy się lepszymi zawodnikami, więc jest to jak najbardziej zdrowe i potrzebne. Masz jakiegoś wymarzonego rywala, jeżeli chodzi o to zbliżające się losowanie drugiej rundy, z kim chciałbyś teraz się zmierzyć, na jakiś stadion pojechać? Nie, w ogóle się nad tym nie zastanawiam i nie koncentruję. Dla nas w tym momencie najważniejsze jest już przygotować się do meczu z Zagłębiem Lubin i w Ekstraklasie przełamać serię. No właśnie, ta wygrana tutaj dzisiaj jak bardzo jest istotna w kontekście tego poniedziałkowego wyjazdu na Dolny Śląsk? Jest bardzo istotna, ponieważ ten mecz potraktowaliśmy bardzo poważnie. Był on dla nas szansą na przełamanie, które się udało. I jest to motywacja i znak, że my potrafimy grać w piłkę i musimy to samo pokazać w poniedziałek. Do przerwy prowadziliście 1-0, w szatni był spokój. Patrząc na to, co się działo w tych pierwszych 45 minutach, czy była taka korba? Nie, myślę, że był spokój, natomiast przede wszystkim koncentracja i cały czas pobudzanie się do tego, żeby być zdeterminowanym i nie dać sobie odebrać tej przewagi. Za to już po meczu przyjemnie było w końcu pośpiewać, pocieszyć się, poskakać, bo odwykliście od tego. Dokładnie. Nie można powiedzieć, że zapomnieliśmy, ale dawno nie było okazji, żeby tak to uczcić. Czyli co, teraz tylko, już nawet może nie 3-0, ale skromne 1-0 w Lubinie i 3 punkty przywiezione do Łodzi i kolejna radość w szatni gości. Najważniejsze są punkty i przede wszystkim to, żeby zachować czyste konto. Myślę, że jak uda nam się spełnić ten warunek, to będziemy zadowoleni, ale tak jak mówię, trzeba przede wszystkim ciężko pracować i jeśli całym zespołem będziemy walczyli i dawali z siebie wszystko, to myślę, że te wyniki przyjdą. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.